Około 40 litrów krwi oddali w ciągu 2 dni funkcjonariusze, pracownicy oraz słuchacze Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Akcja honorowego krwiodawstwa w Lubańskiej Szkole Straży Granicznej została zorganizowana po raz pierwszy i przerosła oczekiwania organizatorów. Na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbywa się akcja honorowej zbiórki krwi. Tylko wczoraj w tej akcji uczestniczyło 41 funkcjonariuszy i pracowników ośrodka. Są to przede wszystkim słuchacze, którzy w naszym ośrodku przebywają na szkoleniach kwalifikowanych. Są to szkolenia z kursu podstawowego oraz szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej. Dzisiaj już krew oddało 11 osób. Za mną widać kolejkę kolejnych chętnych funkcjonariuszy do oddania krwi. Mamy nadzieję, że nie jest to jednorazowa akcja, że na stałe wpisze się ona w kalendarz wydarzeń odbywających się w naszym ośrodku i jeszcze wiele osób, które przybędzie do naszego ośrodka, nie pozostanie obojętnych na tego typu apele. Mobilny punkt poboru krwi przez 2 dni był najważniejszym miejscem w ośrodku, gromadząc wszystkich, którzy dobrowolnie z potrzeby serca chcieli oddać krew. Młodzi adepci służby granicznej nie pozostali obojętni i spontanicznie włączyli się do akcji. Dla wielu uczestników był to debiut. Pierwszy raz dzisiaj oddawałeś krew, jakie wrażenia? Tak, no wrażenia są super, mam nadzieję, że to nie był mój ostatni raz. No i mam nadzieję, że ta krew komuś pomoże. Dlaczego zdecydowałeś się na ten krok? No właśnie dlatego, że czasem mogę się znaleźć też w takiej sytuacji, że niektórzy oddają i czasem ta krew może do mnie wrócić. Były jakieś obawy? No obaw nie było. Może troszeczkę stres. Był pierwszy raz to. Chciałem zobaczyć, jak to jest. Jest to akcja charytatywna, prawda? Nic to nie kosztuje, każdy może to zrobić i sprawia to przyjemność i satysfakcję daje dużą. Pierwszy raz zdecydowałeś się na ten krok? 14. Jakieś profity z tego, że się oddaje krew? Profity? No otrzymuje się tam paczki czekolady, się dostaje, ale to nie jest ważne. Chcielibyśmy, ale o tym będzie rozmawiała nasza dyrekcja, bo podlegamy pod Regionalne Centrum w Wałbrzychu, żeby takie akcje były no chociaż co 2 miesiące. My każdego miesiąca przez parę dni, 4-5 dni stoimy w Lubaniu koło Wieży Brackiej i jeden dzień, ewentualnie 2 dni moglibyśmy wyeksponować, żeby tutaj stanąć straży. Dlatego, że tak, ci funkcjonariusze na miejscu jesteśmy, nie muszą wychodzić poza teren jednostki. Poza tym same tutaj dowództwo Straży Granicznej udostępniło nam i pomieszczenia i mamy eleganckie wpięcie do prądu, do internetu, bo nieraz z internetem też różnie jest, że musimy iść na swoim i ten. Także warunki są super. Poza tym, wie pan, najważniejsi krwiodawcy, to jest najważniejsze. Ludzie naprawdę dobrze nastawieni, pozytywnie, no i przede wszystkim dużo jest ich. I z chęcią przychodzą. I są po prostu, mało tego, są, zobowiązali się, że chcieliby częściej oddawać. No ale to już leży w gestii naszej dyrekcji, menadżera stacji, bo my jesteśmy jedynie oddziałem takim podrzędnym. Tyle mogę. Przede wszystkim jesteśmy bardzo wdzięczni, bo wczoraj zarejestrowanych było 41 osób, 39 oddało. No to wie pan, no w ciągu dosłownie 7 godzin pobraliśmy 20 litrów krwi. No nie? Dzisiaj myślę, że będzie też niedużo mniej. Autobus już od początku roku, ten autobus spełnia funkcję takiego krwiobusu. Jak to wygląda? Ile już ogólnie litrów udało się tutaj w tym autobusie? No tak, średnio miesięcznie pobieramy około 350 krwiodawców w samym tylko ambulansie, no nie? Zależy, wie pan, dobre mamy umiejscowienie w Lubaniu, bo stoimy w centrum, więc widzimy to przede wszystkim po krwiodawcach pierwszorazowych. Ludzi, którzy przechodzą przypadkowo. Dobre mamy usytuowanie w Zgorzelcu,
bo stoimy też, no, co prawda nie centrum, ale koło centrum rekreacyjno-sportowego. Bardzo dobre mamy również w Bolesławcu, bo tam stoimy też koło Urzędu Miasta. No gorzej jest we Lwówku. W ogóle Lwówek, no stoimy co prawda koło Urzędu Miasta we Lwówku, ale z kolei tam jest mało krwiodawców. Myślimy, mamy nadzieję, bo od jutra ruszamy do Lwówka i będziemy tam 4 dni, że będzie trochę więcej, bo do końca marca był jeszcze punkt w okresie wypowiedzenia. Więc liczymy, że też. Co prawda bardziej by nas we Lwówku interesowało w centrum miasta, jeżeli byśmy byli, bo my stoimy w tej chwili na uboczu. To już jest przy wyjeździe ze Lwówka. Poza tym taki krwiobóz, on musi być odsłonięty. Ludzie muszą widzieć. Ludzie zachodzą do nas nawet z czystej ciekawości, ale jak wejdzie po rozmowie z nami potem, dużo ludzi decydowało się po prostu oddawać krew z przypadku. A jeżeli ten krwiobóz będzie zasłonięty i my będziemy gdzieś stać na tyłach, więc on nie będzie spełniał takiej, no nie, na pewno nie będzie tylu krwiodawców, ilu jest na przykład wczoraj, dziś na terenie Straży Granicznej, w Lubaniu, w Zgorzelcu, w Bolesławcu.